Kochani, w zasadzie bardzo dużo zrobiliśmy na uwielbieniu. Bardzo dużo powiedzieliśmy, bardzo dużo złożyliśmy duchowego materiału. Mamy na czym pracować, ale z drugiej strony poprosiłabym tylko o skupienie, dobra? Bo ja nie będę głośno mówiła, bo nie mogę. Chciałabym powiedzieć do was dzisiaj kilka bardzo fundamentalnych spraw na temat służby. Takich bardzo, bardzo, bardzo fundamentalnych. Czemu tak postanowiłam? Dlatego, że jesteśmy ruchem, do którego cały czas napływają nowi ludzie. I bardzo ważne, żebyśmy mieli wszyscy prawidłowe zrozumienie, jaki winniśmy mieć stosunek do służby. Będzie to poselstwo tak proste i tak fundamentalne, że być może będziesz sobie siedział i będziesz sobie myślał, ja już to wiem, ja już to usłyszałem, ja w zasadzie przesłuchane mam wszystko i ja to wszystko wiem. Nieistotne, ile mamy przesłuchane, ile mamy odsłuchane. W zasadzie znaczenie ma to, w czym chodzimy, w czym żyjemy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas priorytetem i na ile my rozumiemy w ogóle to, co słuchamy. Dobry mamy tytuł tej konferencji, Praktyczny Chrystus. Chodzi o to, aby w naszym życiu z Bogiem, abyś ty i ja był człowiekiem przede wszystkim praktycznym i człowiekiem pomocnym, żebyśmy jak najszybciej przestali szkodzić, a jak najszybciej zaczęli pomagać. Wiecie, ja bardzo dziękuję Bogu za mój wzrost i za to, że na początku mojej służby podjęłam się prostych rzeczy, w zasadzie takich, od których dzisiaj ludzie uciekają. Dlatego, że wiem, że krzywo bym robiła rzeczy. Uwalniałabym na przykład słowo, żeby być zauważonym, a nie po to, żeby pomóc. Więc nie ma wśród nas osoby, która nie potrzebuje się co wytrenować. Więc zaczynamy. Zawsze mam taką myśl i że chcę powiedzieć coś pożytecznego i mam nadzieję, że to, co powiem, będzie dla was pożyteczne, użyteczne. Będziecie mogli z tego zrobić dobrą robotę w swoim życiu. Jeśli od czasu do czasu nie zadajemy sobie pytań, czy podążamy we właściwym kierunku, to jest takie prawdopodobieństwo, że nasze życie duchowe co? Kuleje. Jeśli raz na jakiś czas nie zadajemy sobie takiego pytania, czy podążamy we właściwym kierunku, świadczy w ogóle o tym, że nasze życie kuleje. Prawdą jest to, że cały czas potrzebujemy co? Korekty. Nie wiem, jak macie wy, ale ja cały czas koryguję swoje życie. Z różnych rzeczy rezygnuję, inne rzeczy sobie tam powiedzmy naprawiam i tak dalej, ale cały czas potrzebujemy korekty. W liście Jana jest napisane, że ten, który twierdzi, że nie popełnia grzechu, robi z Boga kłamcę. Ciekawe, nie? Ten, który twierdzi, że nie popełnia grzechu, robi z Boga kłamcę. I to nie chodzi o jakieś tam grzechy, nie wiadomo jakie. W zasadzie grzech to błąd, więc chodzi o to, czy popełniamy jakieś błędy. Prawdą jest to, że w życiu bardzo często uchybiamy i bardzo często potrzebujemy jednak tej korekty do swojego życia. Nie wiem, jak macie wy, ale ja właśnie przez cały czas muszę sobie przypominać, jakie sobie stawiam cele, co jest moim priorytetem, co jest dla mnie ważne i cały czas pionuję mój osobisty kurs i patrzę, czy nie zbaczam z kursu. Jest to mega istotne w służbie. Amen. Żeby cały czas patrzeć, czy twój kurs jest właściwy. Teraz taka maleńka dygresja.
niekoniecznie świadomie odżywiałam się, niekoniecznie świadomie jadłam. Choć wydawało mi się, że kupujemy dobre rzeczy, że dobrze w ogóle jem i tak dalej, ale no niekoniecznie odżywiałam się świadomie. Chcę wam powiedzieć o pewnym takim mechanizmie, w który często jakby wpadamy i chodzi o tą taką zdrową analizę siebie. Jestem sobie na jakiejś diecie i wstaję w nocy, podążam w kierunku lodówki i otwieram butelkę z sokiem i piję sok. I robię tak jeden dzień, jedną noc, drugą noc, trzecią noc i nagle jest bum. Taki mam mechanizm. Wstaję w nocy, wędruję do kuchni, otwieram lodówkę i piję sok. Czy to jest błąd? No błąd. Otwieram lodówkę i piję sobie sok. Błąd, błąd. Ten, kto mówi, że nie popełnia błędu, z Boga robi kłamcę. Jest takie coś w umysłach ludzi, że ludzie nie chcą się analizować. Nie chcą się analizować. A wiecie, że trzeba się analizować. Musisz się analizować, ponieważ wszyscy potrzebujemy cały czas korygować nasze życie. Potrzebujemy korygować, aby nasze postawy były prawidłowe i aby wzrastać we właściwym kierunku. Michał kiedyś głosił takie kazanie, że w zasadzie wszyscy rośniemy, tak? Wszystko rośnie, można rosnąć prosto, a można rosnąć krzywo. Ja kiedyś na większej rzeczy nie zwracałam w ogóle uwagi. Byłam tak zwanym charyzmaniakiem. Ale nie zaglądałam gdzieś głęboko do swojego wnętrza. I to nie jest dobrą rzeczą, żeby głęboko do swojego wnętrza nie zaglądać. Potrzebujesz korekty, potrzebujesz się analizować, potrzebujesz słuchać w ogóle słów korekty po to, aby twój kurs był właściwy. Jeśli mamy świadomość własnych błędów, jeśli uciekamy od tego i nie osądzamy samych siebie, to osądzą nas boleśnie okoliczności. Wiecie, że nie chowamy głowy w piasek i tak dalej, tak? Nie uciekamy jak gdyby od problemu. To jest mega istotne. Jeśli namierzasz coś w ogóle w swoim życiu, to jest to bardzo ważne, żeby ten temat oddechy do dechy załatwić. Oddechy do dechy, żeby temat był załatwiony. W zasadzie można powiedzieć, że takie okoliczności, jakie masz dzisiaj w swoim życiu i te problemy, jakie masz dzisiaj w swoim życiu, one się po prostu znalazły na skutek jakiegoś błędu. Same nie przyszły, nie przyfrunęły. Diabłu też trzeba zaufać, w diabła też trzeba uwierzyć. Też potrzebuje uwagi. Dzisiejsze okoliczności w twoim życiu świadczą w ogóle o tym, że jednak gdzieś jest jakaś forma błędu. I chodzi o to, aby ten błąd, aby te błędy wyeliminować. Nie mówimy, że nie ogłaszaj teraz nade mną, że co? A to ja nic nie muszę ogłaszać, w ogóle twoje życie bardzo głośno mówi. Twoje życie bardzo głośno mówi na temat tego, jak wierzysz i w jakim kierunku podążasz. Więc chcę dzisiaj powiedzieć na temat właśnie służby. Taki bardzo fundamentalny temat. List do Rzymian 6,22. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Zostałeś wyzwolony z grzechu i powołany do służby Bogu. Można powiedzieć, że nikt z nas, ani ty, ani ja, nie powinien być w Królestwie Bożym bezrobotny. Ja poproszę o uwagę, Artur, nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. Zależy nam na tym, na czym zależy. Popatrzcie, mówimy dużo o uwadze, o tym, aby brać autorytet nad zamieszaniem i tak dalej. Musimy nauczyć się słuchać Słowa Bożego. To Słowo Boże. To jest Słowo Boże.
Nie czytamy tutaj książki, tylko mówimy o Słowie Bożym, o tym, co jest w stanie wyprostować Twoje życie i postawić Cię na odpowiednim gruncie. Ja tak wzrastałam. Jak Sara przeszkadzała w domu na grupie domowej, to Artur zatrzymywał całą grupę domową i powiedział, bo ci przyrżnę klapa do dupy. My ortodoksi. To, co dzisiaj mamy, to, co dzisiaj osiągnęliśmy, jest konsekwencją ortodoksji. Nie głupoty wymyślania sobie różnych dziwnych rzeczy, ale ortodoksji. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. A więc zostałeś wyzwolony i tak naprawdę nie masz nic więcej do roboty. Winieneś zacząć służyć Bogu. I tutaj jest takie coś bardzo ważnego. Jak służyć Bogu? Na 100%. Na 100%. Nie na pół gwizdka. Tylko na 100%. Człowiek, który nie służy w Królestwie Bożym, w realu, nie przynosi żadnego owocu w wyniku swojego duchowego odrodzenia. Człowiek, który nie służy w Królestwie Bożym, nie przynosi żadnego duchowego owocu w wyniku swojego nowego narodzenia. Człowiek, który nie służy, jest jak pasożyt. Czy mówię prawdę? Człowiek, który nie służy, jest jak pasożyt. Człowiek, który jest, się narodził na nowo, to człowiek, który dostał najpotężniejszą broń w postaci życia wiecznego i on rozumie, że życie tutaj na ziemi jest jakie? Drugorzędne. Dzisiaj w wielu przypadkach jest przewalona w ogóle hierarchia. Do góry i na pierwszym miejscu jest tak zwane życie doczesne. Ono jest pierwszorzędne, a życie duchowe, to przyszłe, które jest życiem wiecznym, leży w ruinie. Ale nie tak powinno być. My to życie nasze doczesne powinniśmy podporządkować temu życiu przyszłemu. Doczesne życie powinno być podporządkowane życiu temu, które będzie w przyszłości, Twojej wieczności. Czy Wy się ze mną z tym zgodzicie? To jest bardzo istotne. Kiedy Artur się nawrócił, byłam chyba na Twoim chrzcie, nie? Byłam chyba niewierząca. Byłam niewierząca, ale byłam na chrzcie. Już tak przejechałam się. I w kościele, w którym Artur brał chrzest, dostał taką drewnianą deseczkę i miał wypalone miał w ogóle Boże Słowo. I tam miał wypalone, że ja i dom mój służyć będziemy Bogu. I jak to dostał, wiecie, w ogóle był bardzo dumny z tego, że to w ogóle dostał. Kiedyś tak się dostawało właśnie na chrzest. To było bardzo istotne. My ortodoksi, słowo ma dla nas ogromne znaczenie. I przyjechał do domu i pierwsze co, w ogóle to on to ustanowił, że ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Wszystko podporządkowane, całe nasze życie doczesne, podporządkowane służbie. Bo na co się decydujemy? Decydujemy się na służenie Bogu na 100%. Na 100%. Nie na pół gwizdka, tylko na 100%. Jak służysz dzisiaj Bogu? Jak służysz? Co mu dajesz? Jak mu dajesz? Jakie podjąłeś decyzje? Kto jest na czyich warunkach? To jest mega istotne, żebyś w realu zaczął podporządkowywać życie drugorzędne, czyli doczesne, życiu pierwszorzędnemu, które nastąpi później. Wszystko jest hierarchiczne, tak jak mówi słowo, że mniejszy bierze błogosławieństwo od kogo? Od większego.
dzisiaj wywalone jest wszystko do góry nogami. Czasami jest tak, że dom stoi na, kurczę, nie wiem, na dachu. To są hierarchiczne rzeczy. Mniejszy bierze błogosławieństwo od większego. Kiedy się rodzimy na nowo, bardzo potrzebujemy wejść w tak zwany trening. Trening. Wiecie, ja... Jak zaczynałam taką służbę moją, w sensie stuprocentową w ogóle, że Boże, w ogóle chcę Ci służyć, jak się na nowo narodziłam. Nie wiem, co mam robić. Wiele takich rzeczy było we mnie religijnych, dziś umiem je nazwać, ale chciałam się podobać Bogu w ukryciu. Chciałam tak, dobrze. Więc w zasadzie w ogóle przez wiele lat nie wymyślałam sobie Bóg wie czego. Ja po prostu pomagałam Arturowi. Wiecie, że ja stałam lata za kamerą. Jak się zmienił kamerzysta, to ktoś napisał do nas maila. Zmienił się kamerzysta. Robiłam to dobrze. Robiłam to na 100%. Nie narzekałam. Jak kamerowałam, to robiłam w ogóle, bo ja nie mam nic innego do roboty. Służę Bogu. Nie wymyślam sobie nie wiadomo czego. Służę Bogu całą sobą. Swoim ciałem, swoim czasem, swoimi emocjami. Służę Bogu. Dzisiaj ludzie sobie wydziwiają. Wydziwiają, wymyślają. Człowiek, który jest świadomy swojego odrodzenia duchowego, traktuje swoje życie tutaj na ziemi jako element drugorzędny. Drugorzędny. Wiecie, że nic z tej ziemi nie weźmiemy. Nie mówię o tym, że mamy nie pracować, mamy w ogóle się nie bogacić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie o tym mówię. Mówię w ogóle o hierarchii. O tym, żeby wszystko w naszym życiu miało odpowiednie miejsce. Odpowiednie miejsce. Czyli podporządkowuje swoje życie tu na ziemi życiu pierwszorzędnemu, czyli życiu wiecznemu z Bogiem. Czyli zaczyna rozumieć to, że życie tutaj na ziemi ma być wykorzystane na rzecz życia przyszłego. Musisz dobrze wykorzystać swoje życie tutaj na ziemi. Każdy czas, każde w ogóle pieniądze, to musi być bardzo dobrze wykorzystane. Masz je wykorzystać, nie przebimbać, nie przeleżeć, nie przetańcować, nie stracić. Każdy dzień w świadomości w ogóle tego, że urodziłem się na nowo i nie mam nic więcej do roboty, po prostu mam służyć Bogu. Mam służyć Bogu. Wiecie, mówię o tym dlatego, że właśnie z uwagi na to, że jesteśmy ruchem, gdzie cały czas napływają ludzie, jest coś takiego, że młodzi ludzie wskakują do tak zwanego zbudowanego domu. Jest zbudowany dom i nie rozumieją, że każda cegła, z której zbudowany jest ten dom, ona została okupiona pewnego rodzaju krwawicą rodziców i starszego rodzeństwa. Ludzie poświęcili czas, poświęcili swoje pieniądze, rozumiecie, żeby zbudować ten dom. Całe życie nasze poświęcone Bogu w 100%. Sarcia nigdy nie poszła do szkoły. Jest od kilkunastu lat w edukacji domowej. Wiecie, jak to wyglądało, kiedy my wyjeżdżaliśmy na 2 tygodnie na przykład na usługę? Walicha. Jedna, druga wielka, mały dzieciak z plecaczkiem, z kiełbasą w ręku o 4 rano w samochodzie. Nie było, że boli. Co boli? Przecież podpisałeś się w ogóle pod swoim nowym narodzeniem, że będę służył Bogu. Podpisałeś się właśnie pod życiem Mesjasza. Będę służył Bogu. Będę służył Bogu. Na stacji benzynowej Sarcia nieraz lekcje odrabiała. Nie mówię, że nie popełniliśmy błędów. Nie o tym mówię. Popełniliśmy. Ale zdecydowaliśmy, że całe nasze życie w 100% poświęcone
służbie Bogu. Masz tak? Czy masz tak? Czy masz tak? Czy podjąłeś taką decyzję? I tutaj nie ma dodatkowych pytań. Ja tam tego nie będę... Nie ma tych pytań. W informacji tej, że całe moje życie w służbie dla Boga nie ma tej informacji. Ale co ja tam będę robił? Służył Bogu. Czym? Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim, co masz. Swoim domem, swoimi ubraniami, swoimi pieniędzmi, swoim czasem. Wszystkim. To życie nasze, ono ma przynieść korzyść. Ma być korzyść z tego życia. A więc służba to jest wykorzystanie tego życia tutaj na ziemi. Kiedy rodzimy się na nowo, to co doczesne winno stracić co? Główny sens. Główny sens. Kiedy rodzisz się na nowo, to twoje życie doczesne winno stracić główny sens. Kiedy rodzisz się na nowo, twoje życie doczesne winno stracić główny sens. Zgadzasz się z tym? Bo to jest fundament służby. Co nabiera sensu? Sensu nabiera to, co wieczne. To, co wieczne. Moje przyszłe życie z Bogiem. A dzieci? W służbie z nami. W służbie z nami. Kiedy prowadziliśmy pierwszy kościół, nie mieliśmy samochodu. Jeździliśmy dostawczym samochodem na nabożeństwa do Szczypiorna. Przyjeżdżali po nas, nie wiem jak to powiedzieć, jak oni się tam nazywali. Ci ludzie, ci bezdomni. Z uwagi na to, że był to dostawczy samochód, z tyłu nie było ławek. Więc wchodziliśmy na pakę. Ja, Artur, Basia, Sara, Wiktor i taki nasz kolega z Nasielska. Jak samochód hamował, nie pytajcie. A ja tak nie będę. Ja to tak tylko chciałbym BM-ką jechać. Może będziesz miał kiedyś BM-kę. Tak zaczynaliśmy. Tak zaczynaliśmy. My nie stawialiśmy w ogóle warunków. My się cieszyliśmy, że co? Że możemy służyć. Komu? Drugiemu człowiekowi. Gdzie mieliśmy pierwszą służbę? W ośrodku dla bezdomnych. Dlaczego? Bo nie rozpoczyna się służby od dachu. Bo nie rozpoczyna się służby od dachu. Nie ma czegoś takiego. Nie wierzę w to i coś takiego absolutnie nie ma żadnego powodzenia. Nie ma żadnego powodzenia. Byliśmy tam z tymi ludźmi. Ludzie byli chorzy, brudni, bezdomni, wielokrotnie mieli wszy. I my stamtąd wracaliśmy w takim stanie, że się musieliśmy myć, kąpać i prać. A jeszcze z uwagi na to, że ja jestem fryzjerką, więc lokalne kobiety chciały, żebym ich strzygła.
Wielokrotnie miały brudne głowy, miały łuszczyce, ale my się zdecydowaliśmy, że będziemy służyć Bogu. Dlaczego? Bo podpisaliśmy się pod Mesjaszem. Pod Mesjaszem. A dzisiaj nie dasz mi laptopa, nic nie zrobię. Zrobię, jak mi dasz. Co to jest? Co to jest? Dziecinada. Pretensjonalny ton. Małolactwo. Głupota. Rozumiecie? I dzisiejsze zrozumienie służby jest zupełnie inne, niż tak naprawdę powinno być. Ludzie dużo mówią o łasce, o odpowiednim czasie, o poruszaniu się Pana w ogóle do służby. Dzisiaj ludzie nie służą, a jak służą, to służą tak, jak co? Jak im się podoba. Służą tak, jak im się podoba. Wstanę, to pójdę, nie wstanę, to nie pójdę. Powiedziałem coś, ale to już jutro nie ma żadnego znaczenia. Czegoś tam się podjąłem, ale to... A co to tam? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Miejcie mnie za wyrozumiałego. Przecież jest łaska. Jest łaska, jest wolność. A co ty nacierasz w ogóle na mnie? A do czego ty na mnie nacierasz? Wiecie, w jakim my reżimie żyliśmy w ogóle w domu? To był reżim i ortodoksja. Reżim i ortodoksja. Żeby za ryj wziąć swojego cielaka. Żeby cielak nie brykał. Nie widzę entuzjazmu. Kochani, takie coś dzisiaj mamy. Takie coś dzisiaj mamy. Takie nowożytne chrześcijaństwo. Chcę być celebrytą. Dobrze, bądź. No ale to w zasadzie możesz być kim chcesz. Kiedyś w takim kościele, w którym też można powiedzieć, że i współpracowaliśmy, ale uczyliśmy się też. Uczyliśmy się od kogoś, kto jest dalej. Podeszła do pastora kobieta i powiedziała, że słowo ma dla niej. To była kobieta pastor i podeszła taka kobieta i mówi: słowo mam dla ciebie od Pana. A ta kobieta pastor powiedziała do niej: nie masz żadnego dla mnie słowa od Pana, bo ty jesteś nieposłuszna swojemu mężowi, a więc ty nie słyszysz Pana. Pana nie słyszysz. Dzisiaj przychodzi małolat. Słowo mam dla siebie od Pana. Jakie? Żebym ci pieniądze dał? Jakie masz dla mnie słowo od Pana? Wiecie, czemu o tym mówię? Mówię o tym, żebyśmy mieli prawidłowe zrozumienie, czym jest służba, czym jest prawdziwa służba, czym jest prawdziwe poświęcenie. Nie zabawa. Nie zabawa. Moje życie nie zabawa, moje małżeństwo nie zabawa, moje rodzicielstwo nie zabawa i moja służba to nie zabawa. To nie jest zabawa. Mamy się wytrenować, aby co robić? Pomagać, a nie szkodzić. Nie powielać chaosu. Chcemy uczyć się od tych największych, od tych, którzy w zasadzie osiągnęli duchowe sukcesy. Wiecie, jaki był reżim u pastora Yonggi Cho? Tego, który miał największy lokalny kościół? Wiecie, kto był u niego liderem w kościele? Powiedzieć wam, grupa ludzi, która miała dwie cechy. Czas i pieniądze. Czas i pieniądze. No chcesz być liderem, a nie masz czasu i nie przychodzisz do kościoła?
nie masz pieniędzy i chcesz być liderem w kościele, co ty zrobisz? Co ty zrobisz? Mocne. Nie bierzemy, jak gdyby nie powielamy tego, co zrobił David Yonggi Cho. Możemy się uczyć, inspirować, ale to jego kościół, jego ludzie, jego głoszenie, jego standardy. Ale nie można nie mieć standardów. Nie można się nie trzymać tego, co jest prawdziwe. Kiedy ja narodziłam się na nowo, przeczytałam takie coś, że Jezus był posłuszny swoim rodzicom i że to się Bogu podobało. W zasadzie mówię, nic innego na razie mi nie jest potrzebne. Jezus był posłuszny Marii i Józefowi, więc przypięłam to coś do swojej bańki. Posłuszeństwo. Będę posłuszna. Będę posłuszna Bogu. Będę Mu służyła wszystkim, czym mam. Wiecie, te rzeczy są dzisiaj znienawidzone, wyplute, odsunięte. O tym się nie chce rozmawiać. Ludzie gałami przewalają w ogóle, jak się o tym mówi. Bo nie chcą prawdziwej służby, tylko chcą czego? Zabawy. Fajnie się pobawić. Fajnie się pobawię. Ubiorę się fajnie, kupię sobie telefon, rzucę się na Facebooka i się pobawię. To nie jest zabawa. Wiecie, że my w ogóle przed Bogiem odpowiemy za wszystko. Za wszystko. W jakie ty masz podejście do służby? Jakie masz podejście do służby? Jakie masz podejście do służby? Przesłuchałam kiedyś kazanie Dereka Prince'a. Jeśli jesteś mamą i jesteś żoną, to jest twoja służba. To jest twoje pierwsze powołanie. Młodzi ludzie, czy wy w ogóle wiecie, że tak jest? Jeśli jesteś żoną, to pierwsze twoje powołanie jest być żoną i mamą. Żoną i mamą. Jesteś cały Boży. Gdzie ty tam lecisz? Gdzie lecisz, rozpędzony? Gdzie się coś takiego słyszy? Wiesz, moja żona jest jak rakieta. Rozpędzona. Ja wie, a ty? Ja muszę sprzątać w domu. Gary mam do mycia. Ja, ale macie fajnie. Ale wiesz, jak te Gary myć? No wiesz. Co to jest? Żona rozpędzona jak rakieta, dom zajechany, mąż zajechany, dzieci zajechane, a ona jest rakieta. Jaka rakieta? Czy mówię prawdę? Czy mówię prawdę? Musicie się z tym zgadzać, bo jeśli się z tym nie będziecie zgadzali, to nigdy na coś takiego się w swoim życiu nie zdecydujecie. Na pierwszych takich naszych w ogóle kazaniach pewien pastor mówi, dlaczego wy w ogóle nie macie Biblii i nie sprawdzacie, a może was oszukuje. Musicie się zgadzać z tym, bo jeśli się z tym nie zgodzicie, to nigdy nie wprowadzicie tego do swojego życia. Ja uznałam, że całe moje życie w służbie dla Boga. Czy mam, czy nie mam, tak samo służę, z taką samą pasją. Z taką samą pasją służyliśmy, jak mieliśmy mało i z taką samą pasją służę, jak mam dużo. Nic się nie zmieniło, bo ja mam odpowiednio ułożone priorytety. Rozumiecie? Więc jeszcze raz do młodych ludzi. Jeśli jesteś młodą mamą i młodą żoną, pierwszym twoim powołaniem jest bycie mamą i żoną, a ty jeśli jesteś mężem, to pierwszym twoim powołaniem jest dbać o swój dom. Dbać o swój dom.
dbać o swój dom, tworzyć bezpieczne środowisko swojej żonie i swoim dzieciom. Gdzie ty tam lecisz? Co ty tam dasz? Kazanie komuś powtórzysz? To nie działa, kochani. Za tobą nie ma żadnego produktu. Tam nic nie stoi, tam nie ma nic zbudowanego. Tam jest, kurczę, słomiana chatka. Posłuchajcie, kiedy Artur wchodził w czynną służbę, przygotowywał się do tego ile? 2 lata czy 3? 2 albo 3 lata. My nie weszliśmy golasami w służbę. Nic nie mamy, ale wystawię konto na Facebooku, to mi dadzą. Kto ci da i na co? A co ty masz? Masz jakiś duchowy materiał? Czy masz jakiś duchowy materiał? Wprowadzamy nową zasadę w zespole i w kościele. Jeśli jesteś młodym ewangelistą, rok funkcjonowania w kościele, tak? Zbierania materiału dowodowego, służenia i dopiero możesz wystawić co? Konto. Wiecie, że to tak się w ogóle nie robi. To jest małolactwo. To jest dziadowszczyzna. To jest żebractwo. Tak jak spłodzić dzieci nie wiadomo ile i 500+. Dwa czy trzy lata przygotowywał się do tego, aby zrezygnować z pracy i pójść na pełnoetatową służbę. W tym samym czasie jeździmy, usługujemy, nie ma nas w domu, płacimy cenę. Rozumiecie? Czemu? Bo jesteśmy podpisani pod życiem Mesjasza. Pod życiem Mesjasza. To Mesjasz. To On jest królem, a nie ty. Rozumiesz to? Szaku rabasitala. U rabasaka rabasatele rebesze. Satora basika rabasatele rebesze. To nie jest zabawa, kochani. Kiedy wchodziliśmy do służby, to mieliśmy konto zapełnione, gwarancje od ludzi. Podpisane w ogóle, ludzie się podpisywali, że będą płacić kasę. Do służby weszliśmy z 2 samochodami. Wziąłam służbę. Jaką? Wiecie, co jest na początek? Służba pomocy. Na początek to służba pomocy. Popatrzcie. Popatrzcie na mnie. Macie żywe świadectwo w postaci mnie. Zdecydowałam, że będę pomocą na samym początku, bo w zasadzie do czego się nadawałam? Czy coś straciłam? Nie! Nic nie straciłam. Przygotowałam się. Mogłam się oglądać w bardzo bezpiecznych warunkach. W bardzo bezpiecznych warunkach. Mogłam się oglądać, co jest moje. Wszystkiego doświadczałam. Tam, gdzie tylko mogłam, składałam świadectwo o tym, jak się na nowo narodziłam. Rozumiecie? Ale do tego mi jest niepotrzebne było, że ja tu się, nie wiem, ewangelistą się w ogóle ogłaszam i tak dalej. Śmieję się czasami z pewnych rzeczy, bo one są śmieszne. Przyjąłeś się do armii. Na początek musisz dać, wytrenować swoje życie. Pytanie, czy dasz? Pytanie, czy się poddasz? Czy będziesz chciał? Czy jednak twój umysł nóg dostanie, pójdzie gdzieś tam sobie i wymyślisz coś sobie? Artur w Fundamencie powiedział coś takiego, że ludziom się wydaje, że mogą Bogu nie służyć, a jednocześnie mieć z Nim intymną relację i słyszeć Go. To jest nieprawda. To nie jest prawda. To nie jest prawda, kochani.
to jest ortodoksja. Służba Bogu to nie zabawa. To nie jest zabawa. Fajnie się pobawiliśmy. I w zasadzie nie służymy dlatego, że musimy coś odpracować, bo nic nie musimy odpracować i na nic nie musimy zapracować. Służymy Bogu, bo co mamy robić? Co mamy robić? Nie mamy innego życia. Po prostu nie mamy innego życia. List do Rzymian 6:19. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Pierwszą z takich rzeczy to jest to, że musisz uznać, że masz służyć. Mam służyć. Ta decyzja, ta deklaracja, w ogóle tu nie ma dodatkowych pobocznych pytań. Masz służyć. I uznać, że służba to 100% twojego czasu i zaangażowania. Służba to całe twoje życie. Służba to całe moje życie. Ja nie mam nic innego. Nie mam nic innego. Służba jest całym moim życiem. I tak powinno być w życiu każdego człowieka. Na początku nie szukasz, co masz robić, bo tak naprawdę możesz nie wiedzieć. Początek to przeniesiona aktywność ze służenia diabłu na aktywność służenia Bogu. I o tym tak naprawdę mówi ten werset, który przeczytałam. Przychodzisz i mówisz, jestem gotów, jestem gotowa na co? Na wszystko. Jestem gotowa na wszystko, na każdą pracę. Wszystko, co zostanie mi zlecone, to ja jestem na to gotowa. Dlaczego? Bo ja się podpisałam pod życiem Mesjasza. Podpisałam się pod życiem Mesjasza. A ja tego nie zrobię, Duch Święty we mnie mieszka, jest moim Panem, On mnie nie nakazuje, mnie nie namawia i idź. Idź stąd. Idź. A jestem prorokiem Pana, chcę wytyczać kierunek, prorokować i w ogóle. No wiesz, możesz, no wszystko można robić. Dzisiaj w zasadzie kartka wszystko przyjmie, mikrofon również. Słuchaj, Krzysiu. Każdy wie, jak balował w świecie i jakie alpejskie kombinacje uskuteczniał, żeby kabaret się udał. Ja nie będę się wypuszczała w nasze alpejskie, jak gdyby, kabarety, ale wiesz, jakie granice przekraczałeś, żeby był kabaret, co potrafiło się zrobić, jak wódki zabrakło. No co się robiło? Kradło się, kurczę, skuter komuś z podwórka, wiecie o co chodzi, bo miał być udany kabaret, nie mogło zabraknąć w ogóle czego? Płynu z gumy jagód. Rozumiecie? Nie mogło zabraknąć. Człowiek wymyślał, gimnastykował się, wszystkie granice przekraczaliśmy. Kombinowaliście towar? Kombinowaliście, no. Kasę? O. Nie było problemu. Nikt cię do tego nie musiał namawiać. Nikt. Nikt nie musiał cię namawiać do tego, żeby kabaretować. Czy kiedy wchodziłeś na kabaret i byłeś gdzieś, pytałeś, a ile tu będzie trwało? Ile tu będziemy wąchać? Ile będziemy tańczyć? Nie było takich pytań. I tak jak służyłeś diabłu, tak winieneś służyć Bogu. Tak jak służyłeś diabłu, tak winieneś służyć dzisiaj Bogu. My nikt ci nie będzie mówił, co ja mam robić i mnie Pan powoła do wolności. Yes. Ja to jak czasami słyszę te teksty, to w ogóle mówię, Boże, co to jest? W jakim domu ty się wychowałeś do cholery jasnej? Kto cię wychował? Ktoś w ogóle mówi do ciebie? Służba Bogu to 100% zaangażowania. 100% zaangażowania.
Nie ma tam dziwnych pytań. Wiecie. Wiecie, że fundament jest bardzo prosty. Ortodoksyjny i bardzo prosty. 100% zaangażowania w Królestwo Boże. Nasza Sara w wieku 6 lat, ona wiedziała, gdzie jest jej miejsce na spotkaniu. Ona wiedziała, że ma nie przeszkadzać. Wiecie, że ona to ona wiedziała. Ona z nami jechała, ona miała swój plecaczek ze świnką Pepą, swój bidonik, a że dziewczynka lubiała jeść, zawsze miała jakieś paróweczki, jakieś coś tam. Miejsca, w których byliśmy, zawsze ludzie mówili, kurczę, z Sarą to nie ma problemu, Sara zje wszystko. Jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, będąc na usłudze i ją zostawialiśmy, Sara wiedziała, że ciocia i wujek są pierwsi po Bogu. I teraz nie ma mamy i taty i ma słuchać. I wie, że jak będzie niegrzeczna, to może dostać klapa w dupy. A dzisiaj dzieci na górze u nas w kościele biją się z opiekunami. Halo? Leją się dzieci z opiekunami. Boże jedyny. Czemu? Co chcesz nauczyć ludzi, jeśli nie umiesz wychować swoich własnych dzieci? Czego chcesz ludzi nauczyć? Uważasz, że teraz Bóg ci dał do ręki jakieś liderstwo? Nie dał ci. Sam sobie wziąłeś. Wymyśliłeś coś sobie. Czemu? Bo nie chcesz się poddać. Bo nie chcesz całym sobą służyć. Kochani, to nie ujma. Wiecie, że nie ma żadnego znaczenia to, co robię ja i to, co robią dziewczyny tam za barkiem. Nie ma to żadnego znaczenia. Ani ja nie jestem lepsza, ani one nie są gorsze. Jest czas, że ja jestem mała, a one są duże. Wiecie, o co chodzi? Decyzja, że będę służył Bogu. Dzisiaj bardzo prosto ludzie się podejmują pewnego zadania i nie wywiązują się z niego. A jak masz w pracy? Czy w pracy się również nie wywiązujesz z zadań? Czy się wywiązujesz? Dzisiaj to jest takie proste, takie łatwe. Czemu cię nie było? Korki były. To się wcześniej wstaje. Planuje się czas. Bierze się na zakładkę. Wiecie, że jeśli te rzeczy nie będą ugruntowane, jeśli nie będziemy wyszkoleni, to w zasadzie nie poniesiesz żadnej służby. Ona cię zmiecie. Ciężar służby, gabaryt służby, zmiecie cię. Po prostu cię zmiecie. Zdajecie sobie z tego sprawę, że tak to wygląda? To jest ogromny przywilej, że mieszkacie w domu, którym jest ten kościół i zespół. I nie trzeba pajacować. Macie stworzone bezpieczne środowisko do tego, aby prawidłowo służyć. Aby prawidłowe mieć podejście, aby uchwycić kogoś, kto jest dalej od ciebie, kto widzi, kto nie jest ślepcem, za kim stoi w ogóle zbudowany konkretny dom. Ja bym chciała, żeby się pojawiły w zasadzie nowe pytania. Że będziecie podchodzić do ludzi, którzy mają realne służby i będziecie ich pytać, jak mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? W czym ci mogę pomóc? Bo podpisałeś się pod życiem Mesjasza. Podpisałeś się pod życiem Mesjasza. I jak mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? Gdy bierzesz się za jakieś zadanie i nie wywiązujesz się z niego, to jest to grzech. To jest grzech zaniedbania. Jak już się za coś wziąłeś, to powinieneś mieć odpowiednią postawę. Powinieneś umieć już odpierać diabła,
brać autorytet nad pewnymi rzeczami. Skoro się wziąłeś za jakieś zadanie, to jesteś jak kapitan. Gromisz burzę. Bierzesz autorytet nad pewnymi rzeczami. A człowiek w ogóle mówi, a ja nie przyszedłem. Ja zupełnie się inaczej uczyłam. Zupełnie inaczej wzrastaliśmy. W zasadzie tutaj grono liderskie, które jest, to słyszało takie rzeczy. Ortodoksję do bólu. Dzieci na szkółce niegrzeczne. Klap w dupę. Dzisiaj strach, bo dziecko odda. Dzisiaj dzieci oddają. Kopią. W brzuch biją. Dlaczego? Bo się rodzice tak z nimi szarpią. Mamo, co to jest? Co to jest? Zapasy z dzieckiem. Jezu. Wiktor miał 15 lat. Wpierdzielił mu Artur w samochodzie. Żeby w domu nie robić tego przy Sarze i przy mnie. Wpierdzielił mu pasem na dupę. Zgadzacie się z tym? Czy mówię prawdę? O, proszę bardzo. Brawo. To nam życie ratuje. Inaczej będziemy mieli powielający się chaos. Chaos. Jak w Koryncie. Służba Bogu nie jest alternatywą, jest ostatecznością. I to w takim stanie, w jakim Bóg ustanowił. Pan mnie powołał na proroka. Jezu, wyszkul się. Zacznij od czegoś. W ogóle ty sobie zdajesz z tego sprawę, co ty powiedziałeś? Ty wiesz, jaki to jest gabaryt? Ty wiesz, jaki to jest ciężar? Czy ty wiesz, jaka to jest odpowiedzialność? Dzieciaku! Zdajesz sobie z tego sprawę, czy po prostu wiesz? Ho! To jest takie dzisiaj, wiesz, nazwałem się. Kim jesteś? Wszystkim. Ekspertem od wszystkiego. A twoje życie? A co z twoim życiem? Pracy dla ciebie jeszcze nie wymyślili. Jest wielka służba, ale w ogóle nie mogę pracować. Dlaczego? Bo służę Bogu. Jezu. Taki służbista, sokista. No ma taką służbę, że nie może pracować. Kochani, kiedy prowadziliśmy pierwszy kościół, nie mieliśmy auta, jeździliśmy tym busem, o którym wam wspomniałam i Artur pracował. Na noce wracał śmierdzący. Pierwsze co, szorował się, mył, najadał. Rozumiecie? W domu jest wylizane, wysprzątane, obiadek ugotowany, dzieci ogarnięte i co robimy? Jedziemy do kościoła. Do kościoła jedziemy. Czemu? Bo podpisaliśmy się pod Mesjaszem. Dzisiaj nie jedziemy do kościoła. Jedziemy do kościoła. Nieprzespane noce. Wiecie, że to jest ofiara? Trzeba składać ofiarę z siebie całego. Z siebie całego. Jak mnie nie podwiozą, to ja nie jadę dzisiaj. Może mnie ktoś podwieźć na nabożeństwo? Nie. No nie. Idź do roboty, kup sobie bilet miesięczny i szoruj do kościoła. Kiedy pozwalamy, żeby takie rzeczy się działy w kościele, to wiecie, co jest? Rosną niewolnicze psychiki. Czy mówię prawdę? Rosną niewolnicze psychiki.
co robią, daj, 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 daj. Jak mi nie dasz, to ja nie będę służył. Tu nie służ. Słowo Boże mówi, żeby... Ja w ogóle tak jak się Jezusa nauczyłam i tak jak z Nim chodzę, tak do was mówię. Przeszliśmy tą drogę. To była cudowna droga. To jest piękna droga. To jest cudowna droga. A kiedy ja tam będę... Ja w ogóle takich pytań człowiek sobie nie zadawał. A kiedy ja tam będę, ty w tym wiesz, tym... Ja wiesz, kim, apostołem? Nie wiem, czy będziesz, czy to jest w ogóle twoje powołanie. Czemu żeś się usrał na tego apostoła? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest potężna odpowiedzialność? Dzień dobry. Przebywanie z Bogiem powoduje to, że wiemy, co mamy robić w Królestwie. Odnajdujemy swoje miejsce, nie jesteśmy skazani na wymyślanie. Służysz na początek, jesteś pomocą, przebywasz w ogóle z Bogiem, jesteś z Nim blisko. Nie bój się, że nie będziesz się rozpoznawał. Będziesz się rozpoznawał. I nie bój się również, że ci w ogóle minie jakiś czas, że go prześpisz w ogóle i tak dalej. Nie tak jest u nas, ponieważ my w zasadzie wszystkich pchamy do służby. Ale ważne jest, aby zdobyć doświadczenie, aby dać się wytrenować. Aby nie mieć tego domu z takim rozwalonym murem, ale wiesz, w służby jesteśmy rozpędzeni, w służby jesteśmy rozpędzeni. Ja mówię, chłopie, ty nic nie masz. Nic nie masz, ty nie masz na szampon. Ty masz majty dziurawe. No ale jestem apostołem. Kochani, takie coś po prostu dzisiaj mamy. Kiedy się zadaje takie pytanie, na przykład ludziom, czy zechciałbyś mi pomóc w mojej służbie? O, mam być twoim pachołkiem? Kiedyś nasza Sara. Wiecie, co to jest? To jest przywara dziecka. Sarcia używała dosyć śmiesznych słów, nie? Wymyślała sobie na potrzebę sytuacji swoje słowa. Wiecie, jak ona mnie nazywała w pewnym momencie? Paryla. Ona do mnie mówiła, o, jest, wiesz, przyszła Paryla. Nie? Paryla. Ona mówiła to do mnie, kiedy ja egzekwowałam od niej jakieś rzeczy. Na przykład mówiłam, nie wiem, masz coś posprzątać i tak dalej, coś tam zrobić. Ona, o, jest Paryla, Paryla. Zawsze Paryla chce być pierwsza. Paryla chce być zawsze pierwsza. O, Paryla, Paryla. Ja to w ogóle mówię, co ona ględzi, co ona gada w ogóle, jaka Paryla. I dopiero jak Sara dorosła, to ona mi w zasadzie wytłumaczyła znaczenie słowa Paryla. Ja wiem, co to było, Sarciu? Mówię, to było jakoś tak, ubliżałaś mi? Nie wiem, nie mogłaś przeklinać, to nie przeklinałaś, mówię, a takie słowa wymyślałaś? Ona mi, nie, mamo, to jest, mówi, grubszy temat. Sara jest modelka, mówi, to jest grubszy temat, po prostu, wiesz, mówi, no, że ty jesteś taka ta królowa tutaj, a ja mam ci służyć. Wiecie, co to jest? To jest cholera dziecinne myślenie. No, dziecinne myślenie. O, Paryla, Paryla, o, jest Paryla, Paryla. Paryla ta, Paryla to, Paryla pierwsza, Paryla musi być w centrum. To chodziło o to, że ja chciałam być w centrum, ja jestem mamą. No mamą jestem. O, Paryla, Paryla, Paryla. I tak się dzisiaj zachowują ludzie w kościele. Bądź mi pomocą. O, Paryla, Paryla już przyszła? Paryla chce, żebym jej służył. A co ty masz większego? Co ty masz więcej do roboty? Co ty masz więcej do roboty? Jestem w stanie cię wyszkolić. Kiedy pójdziesz ze mną w pewne miejsca, będziesz mógł w bezpiecznym środowisku zobaczyć, czy ty się w ogóle, cholera, do tego nadajesz. O, Paryla, Paryla. Teraz Paryla chce być centrum, Paryla to, Paryla tamto. A ja co? Pachołek. Pachołek z kolumną. U nas w Nasielsku jest taka para małżeńska. Państwo goszczyńscy. I w zasadzie... Bogdan pierwszy zawsze chodzi, nie? Bogdan zawsze chodzi pierwszy, a Gocha za nim z torbami. Kochani, ale w Królestwie Bożym nie ma nic złego,
takie chodzenie. Dlaczego? Ponieważ w chwili twojego nowego narodzenia najwyższa wartość została ci nadana. Jesteś synem i córką Jahwe. Jezu kochany, jest, mamy to. Amen. Czy mówię prawdę? No bo jak kłamie, to trzeba mnie stąd wykopać. O, jest. Kraków. Kraków? Krakowowi się podoba. Jeśli masz tą postawę tej właśnie paryli. O, jest paryla, a ja pachołek. A ja teraz będę w ogóle pachołek. Wiecie, co w ogóle... To tam trzeba robotę zrobić, w serduchu. To tam po prostu... Nie na zewnątrz, w środku. W środku w ogóle trzeba zrobić robotę. To jest ku zdrowiu. Ku zdrowiu. Żebyś był sprawny, żebyś był przygotowany, żebyś był stabilny, ugruntowany. Żeby potem twoje tak to było tak, a twoje nie to nie. Że jak się weźmiesz cholera za jakieś zadanie, to my w ogóle wiemy, że możemy na ciebie liczyć. Wiesz, o co chodzi? Nie to, że dostaniesz samochód, a potem oddasz z pustym bakiem. Ja jakoś tak zapomniałem, wiesz. Dobrze. I się nigdy do tego już nie wraca. Wiecie, że praktycznie pewne drogi nie pachną Mesjaszem. Nie pachną. Nie ma ucznia nadmistrza. Amen. Kochani, klasyk. Klasyk. Nie ma ucznia nadmistrza. Czy Jezus się trenował? Trenował się. Mi wystarczyło to, że przeczytałam, że był posłuszny Józefowi i Marii. Rozumiecie? To było dla mnie podwaliną i fundamentem do tego, żebym zrozumiała, że muszę okazać posłuszeństwo. Często pomijamy takie wzorce biblijne i czekamy na tak zwany mistyczny Dzień Pański, który nigdy nie nadejdzie. Nic nie robię, do niczego rąk nie dokładam, ale siedzę i oczekuję. Nic się nie wydarzy. Nie przyjdzie do ciebie ten mistyczny Pański dzień, te poruszenie, że nagle Pan w ogóle przyjdzie i ponieważ Pan nie daje nic leniuchom. Kolejny przykład. Kiedyś pewien chrześcijański muzyk w pewnym kościele, a taki brany muzyk dobry, przyjechał do pewnego kościoła i mówi: mam objawienie, że będę liderem uwielbienia u ciebie w kościele. No ten pastor się na niego patrzy, mówi: okej, ale najpierw trzeba przyjeżdżać. Najpierw to jest ta podstawa, że trzeba zacząć przyjeżdżać, czyli musisz mieć czas i pieniądze, żeby dojechać. Mam objawienie. Często jest tak, że jesteśmy rozwaleni w życiu prywatnym, śpimy na pożyczonym łóżku, wszystko się sypie, nie ma nic stałego, ale jest mrzonka w głowie, że jesteśmy oddzieleni do jakiejś wielkiej służby. Nie mówię, żeby rezygnować z marzeń, żeby rezygnować naprawdę. I nie podważam w ogóle powołań. Tak, jest, okej, ale przejdź pewną drogę. Przejdź pewną drogę. Nina od lat chodzi na ewangelizację. Ona wie, co to jest ciężar służby. Ona musi wszystko planować. Ona nigdy do mnie nie zadzwoniła i na przykład nie powiedziała, że kabla nie miała, albo deszcz padał, worka nie miała na kolumnę, albo nie miała pieniędzy na benzynę. Człowiek, który jest świadomy,
swojego duchowego odrodzenia, będzie służył Bogu na 100%. Nie będzie stawiał warunków. Jak trzeba, to przyjdzie do pasterza i zapyta, co mam robić? A wiecie dlaczego? Bo chcę, żeby ze mnie była jakaś korzyść, jakiś pożytek. Nie chcę być leserem, nie chcę być chubą, nie chcę być pasożytem, nie chcę się, kurczę, przykleić. Wiesz, o co chodzi? Prawdą jest to, że kiedy zgodzimy się z wzorcem, z fundamentem, to nie będziemy pogłębiali chaosu. Nie mówię, kochani, o tym, że nie ma w ogóle wojen w ogóle i tak dalej. Wielokrotnie musi być jakaś wojna w ogóle, żeby zapanował pokój. Służenie Bogu na 100% z całym sobą powoduje, że mamy głębsze zrozumienie i jesteśmy w stanie odebrać właściwy kierunek. Kto chce być jak Korynt? Mielą językami, a wszystko w czym? W gruzach. W gruzach. Mielą językami, a wszystko w gruzach. Wiecie, jak tak jest, to człowiek jakby w pojedynkę nie jest w stanie w ogóle ponieść czegoś większego, co Bóg daje. Jak również wspólnota nie jest w stanie w ogóle podnieść tego, co w ogóle Bóg daje. Dlaczego? Bo wszystko jest w gruzach. I w zasadzie cały czas reperujemy doczesne życie. Cały czas praca, nałogi, depresja, lęki, bieda, małość, frustracja, porażka, kicha za kicho. Ale kichę mam w życiu. Dlaczego masz kichę w życiu? Bo się zajmujesz głupotami. Bo się zajmujesz niepotrzebnymi rzeczami. Ustaw sobie dzisiaj priorytet. Cel! Całe moje życie podporządkowane Mesjaszowi. Dzisiaj idę do swojego pastora, dzisiaj idę do swojego lidera, bo o tym mówi słowo. Jeśli nie wiesz, co masz robić, to idź i zapytaj pasterza. On ci powie. Idź i zapytaj pasterza. Jeśli nie ma tych pytań dzisiaj, to w zasadzie nie ma świadomości podpisania się pod życiem Mesjasza. Nie ma zrozumienia. Nie ma tego zrozumienia. Jest jakaś, kurczę, płcizna. Jest jakaś płcizna. Nie wiesz, co masz robić? Idź i zapytaj pasterza. Mi tam wykorzystają. Tam nawet rękawiczek nie ma, jak się myje sedesy. W Nasielsku jest taki dom ciepła. Jest jeszcze. I mamy też taką biedną rodzinę w Nasielsku, wielodzietną. Już kończę. I zrobiliśmy kiedyś taką paczkę gwiazdkową, niespodziankę. Chcieliśmy coś dobrego w ogóle zrobić dla tych dzieciaków. I wiecie, te dzieciaki nas polubiły i zaczęły przychodzić do nas do domu. Smród, brud i 3 palce skupy na ścianie w łazience. Ale my się zdecydowaliśmy na służbę Bogu. Dlatego między innymi mamy dzisiaj taką odporność. Nie jesteśmy inwalidami. Ponieważ ortodoksja spowodowała, że nie mieliśmy nigdy niewolniczych psychik. Na wszystko zapracowaliśmy. Modlitwą, wiarą, posłuszeństwem, dyscypliną, determinacją, a nie daj! Przyjdzie moment, że ci dadzą. Ale najpierw złóż ofiarę. Złóż najpierw ofiarę. Zdecyduj, że całe twoje życie w 100% poddane w ogóle Bogu. Poddane Bogu. Kochani, czy mówię prawdę? Amen. Jeśli się nie zgadzasz, nie wprowadzisz tego do swojego życia. To są realia. Jeśli się nie zgadzasz, to nie wprowadzisz tego do swojego życia. Koniec. Amen.